Busko-Zdrój zwany jest perłą polskich uzdrowisk, m.in. ze względu na unikatowe położenie oraz dobrze zachowane środowisko naturalne. Zarówno kuracjusze, jak i mieszkańcy mogą docenić walory Buska-Zdroju dzięki prowadzonym w mieście inwestycjom zarówno upiększającym miasto, jak również mającym na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym ochronę powietrza, wody oraz ziemi. Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej ma dla Buska-Zdroju szczególne znaczenie, ponieważ dzięki niej możemy zadbać o tereny inwestycyjne, zarówno służące mieszkańcom naszego miasta, jak i całej sferze biznesu, dbając jednocześnie przy tym o walory przyrodnicze, ale również o ochronę środowiska. W poprzednich latach w Buskiej aglomeracji wybudowano kilkadziesiąt kilometrów nowych sieci kanalizacyjnych. Przebudowany został system dystrybucji wody dla mieszkańców oraz zmodernizowana została miejska oczyszczalnia ścieków komunalnych w Siesławicach. W efekcie prowadzonych działań Buska aglomeracja dysponuje nowym systemem przesyłu ścieków oraz nowoczesną technologią oczyszczania ścieków komunalnych. Dzięki unijnym środkom, które spółka pozyskała, udało nam się zmodernizować całą sieć wodno-kanalizacyjną Buskiej aglomeracji. Obecnie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z OO w Busku-Zdroju realizuje projekt pod nazwą Przebudowa i remont elementów systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie gminy Busko-Zdrój. Realizowany projekt pozwoli wyeliminować potencjalne zagrożenia związane z wyciekiem ścieków do wód gruntowych oraz gleby. Projekt realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach działania 2-3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa 2 Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Aktualna wartość projektu to 9 013 123,19 zł, a wartość dofinansowania wyniesie 4 724 912,60 zł. Szanowni Państwo, to kolejna duża inwestycja w infrastrukturę realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w ostatnich latach. Zgodnie z założeniami wymiana sieci kanalizacyjnej wykonywana jest metodami bezwykopowymi w celu ograniczenia ewentualnych utrudnień dla mieszkańców oraz minimalizacji zniszczeń nawierzchni. Wykonawcy instalują nowe moduły rurowe bezpośrednio z istniejących studni kanalizacyjnych lub wykonują niewielkie komory startowe, przez które wprowadzane są nowe rury kanalizacyjne w miejsce obecnie funkcjonujących. Większe wykopy wykonywane są tylko podczas wymiany studni kanalizacyjnych. Wykonawcy w ramach realizowanych zadań mają obowiązek przywrócić wszystkie uszkodzenia terenu do stanu nie gorszego od zastanego przed rozpoczęciem prac. Wykonawcy wspólnie z pracownikami MPGK przeprowadzili szczegółową inwentaryzację budowy w celu zapewnienia właściwego odtworzenia terenu do stanu pierwotnego. Wykonawcami robót budowlanych są firmy z terenu całej Polski. Firma Blejkan S.A. ze Szczecina ma za zadanie wymianę sieci kanalizacyjnej w rejonie osiedla Sikorskiego i ulicy Kazimierza Wielkiego oraz magistrali wodociągowej w rejonie ulicy Parkowej i Łagiewnickiej. Firma Hydrokompleks z Buska-Zdroju ma zadanie przebudowy kanalizacji w ulicy Zdrojowej w Ludowicach oraz remont i wymianę studni kanalizacyjnych w rejonie Siesławic i w ulicy Siesławskiej. Kolejnym ważnym krokiem jest ograniczenie emisji smogu i ochrona środowiska naturalnego realizowane poprzez uzyskiwanie czystej energii z promieniowania słonecznego za pomocą paneli fotowoltaicznych zamontowanych na oczyszczalni ścieków. Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz montaż lamp zasilanych z modułów fotowoltaicznych, które oświetlą teren oczyszczalni ścieków w Siesławicach, to zadanie firmy Pitern spółka z OO. Zadanie zostało już zakończone, a obecnie produkowana jest czysta energia na potrzeby oczyszczalni. Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawuje Zakład Obsługi Inwestycji EcoInvest z Kielc oraz pracownicy MPGK. Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego Buskiej aglomeracji. Cel ten będzie realizowany poprzez zmniejszenie awaryjności sieci kanalizacyjnej, zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla Buska-Zdroju, poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO, CO2 i SO2 dzięki produkcji energii elektrycznej za pomocą instalacji fotowoltaicznej.
Działania w zakresie kanalizowania naszej gminy są niezbędne i w najbliższym czasie możemy się spodziewać kolejnych nowych inwestycji, które pozwolą rozbudować sieć wodociągowo-kanalizacyjną i zabezpieczyć potrzeby naszych mieszkańców.